To już 19 marsz, jaki zorganizowano, by uczcić powstańców styczniowych. Na trasę wyruszyły dwie grupy. Krótsza licząca 10 km i dłuższa 14-kilometrowa. Obie ruszały z tego samego miejsca, z ulicy Kościuszki, i obie, choć różnymi szlakami, marsz kończyły w Kurnosie. Na spokojnie doszli do, najpierw na cmentarz złożyć kwiaty wspólnie wszyscy, później na mszę. Po mszy wydawana jest grochówka, po grochówce idziemy na Oleśnik. Ten marsz to tradycyjna forma przekazania szczególnie młodym ludziom lokalnej historii w kontekście ważnych wydarzeń historycznych.